25 kwiecień, kolejne zawody plażowe, tym razem we Władysławowie. Organizuje to Sportowy Klub Wędkarski Bellona. Koło mnie stoi pan Rafał. Trzy słowa o tym, ile mamy dzisiaj wędkarzy i jak to od strony technicznej będzie wyglądać? W dniu dzisiejszym wędkarzy będzie około 50. Od strony technicznej spotkamy się na parkingu koło Statoi, jest to Władysławowo Wschodnie. Wczoraj łowisko zostało przez nas sprawdzone, najprawdopodobniej każdy z uczestników coś dziś złowi. Spodziewamy się dużej ilości flądry, jak to bywa w okresie kwietniowym. Dzięki licznym sponsorom nagród jest naprawdę dużo dla większości zawodników. Jest nagród na łączną kwotę około kilku tysięcy, pięciu, sześciu. Zawody są punktowane indywidualnie, jak i drużynowo. Zostają również wręczone puchary za najdłuższą rybę na zawodach. Jak sytuacja wygląda na plaży? Jak tam się układają te rewy? Daleko trzeba rzucać, żeby już osiągnąć tą głębokość taką, gdzie ta ryba żeruje? Władysławowo Wschodnie jest tak dobrą plażą, że można rzucić już na odległość 60-70 metrów. Nie trzeba wykonywać najdalszych rzutów, żeby być już w zasięgu w rewirze żerujących flonder. To jest bardzo duży plus. W dniu dzisiejszym będzie też południowy wiatr. Będą bardzo komfortowe warunki na plaży. Zero fali, zawody odbędą się w pięknej pogodzie. O godzinie 13.30 udajemy się na losowanie miejsc startowych. O godzinie 16.00 rozpoczynamy zawody. Zawody trwają do godziny 23.00. Później spotykamy się w pensjonacie Pomorzanka, gdzie często organizujemy nasze imprezy. Tutaj jest przewidziany gorący poczęstunek dla wszystkich, dokładne mierzenie i weryfikowanie wyników na plaży i wręczenie nagród. Witamy Państwa na tegorocznej edycji Flądry 2015, zawody gimnastykowe. Dziękuję za gliczne przybycie. Nie ma sprawy. Znajomych twarzy. Wy też, że ty tak ładnie wyglądasz. Co do kwestii technicznych, to kolega Jacek Krączyk przekaże dokładnie wszystko, także proszę. Aha, już ja tak. Dziękuję kolego prezesie za otwarcie zawodów. I więc takie koledzy. Terenem łowiska, jak wszyscy już wiedzą, jest wschodnia plaża we Władysławowie. Forma losowania jest, koledzy, następująca. Najpierw do losowania podchodzą drużyny, czyli kapitan drużyny. Według naszej opinii kapitan drużyny jest to pierwsza osoba na liście drużyny. Kapitan podchodzi, losuje sektor A, B, C, wpisujemy w kartę startową. I w kolejności zawodnicy bez drużyny losują na samym końcu. Karty startowe mam ja. Mierzenie ryb odbywa się na tej zasadzie, że ja do każdego zawodnika, mam nadzieję, że będę w stanie dojść po tylu kilometrach, mierzę, zapisuję, zawodnik podpisuje, ewentualnie w razie sporu proszę kolegę sąsiedniego zawodnika o sprawdzenie dokładnie miary. Tak. Sędzią głównym mam przyjemność być i wielki zaszczyt ja. Brawo. Sędziami pomocniczymi jest każdy zawodnik. Brawo. Gratuluję. Sędzią technicznym jest kolega Wojtek i kolega Marek. Sędzią technicznym. Sekretarzem zawodów jest koleżanka Beata. Jednocześnie uczestniczką zawodów. Brawo! Tak, po losowaniu, jak ktoś zjadł ciasteczko, coś tam wypił, panie tego, to pakujemy się i zapraszam na plażę. Zawody rozpoczynają się o godzinie 16, rzucamy wędki do wody, wyciągamy o godzinie 23. Sobota Leszek. Pierwsze tak. Tak. Nie. Sektor A. Tak. Stanowisko 14, tak? 11. Przepraszam, 11. Dobrze. Od razu i tak, proszę. Następny? Za następnego? Tak. Thank you.
Dużo tego dobra dzisiaj. Parę słów o tym sponsorze, bo widzę, że załapaliście konkretnego sponsora. Tak, tak. Dzisiaj nagrody mamy w granicach 6 tysięcy złotych. Mamy bardzo dobre nagrody od firmy Jackson. Mamy również nagrody od firmy Electrostatic, od firmy Conger. Bardzo dużo firm z nami współpracuje, nas wspomaga. Mogę powymieniać nagrody. Mamy kurtki, kurtkę Jacksona, mamy bardzo, bardzo piękną. Mamy wagi Jacksona również, kołowrotek wysokiej klasy, tegoroczny najwyższy model. Również koszulki Jacksona. Bardzo, bardzo dobre i przez wielu poszukiwane spodnie. Również też Jacksona. Pokrowce Dragona na kołowrotki. To są większe torby, już bardziej profesjonalne. Również na kołowrotki. To już śliczne. To już widać, nie? No. Osobno na szpulę też można sobie wszystko odpinać i regulować w zależności od wielkości kołowrotka, prawda? Mhm. Prześliczna wędka, górna półka, co to jest? Tak, to jest model na ten rok, Jackson, to jest Silver Shadow Surf, 450 cm. Mamy jeszcze Mikado MLT, sam używam Mikado MLT, między moimi wędkami jest on również w moim posiadaniu. W tym roku, w 2015, uzyskałem nim na zawodach odległościowych 157,5 metra. Także zająłem pierwsze miejsce w takich małych zawodach. No, także MLT chwalę, jest też tutaj właśnie jako nagroda. Bardzo dużo nagród. Jak je rozdysponujecie pomiędzy wędkarzy? Tylko pierwsze 5 miejsc premiowanych, czy ktoś z 10, 15 miejsca również coś otrzyma? A więc tak, pierwsze 6 miejsc jest premiowanych, czyli 1-6. To są takie premiowane głównie. Później mamy też również nagrody drużynowe, bo też drużynowo startujemy. Są zapisy drużynowe, czyli też 1-3 w drużynach od pierwszego do trzeciego miejsca i również za najdłuższą rybę, 1-3 mamy. Oprócz tego każdy zawodnik może zdobyć bardzo, bardzo wartościową nagrodę z tego względu, gdyż będzie również losowanie. Pomiędzy wszystkich biorących udział zawodników będzie losowanie, które wyróżni poszczególne osoby, którym udało się wylosować szczęśliwy los. Marek, opowiedz nam pokrótce, jak wygląda sytuacja z żerowaniem ryb. Kiedy są najlepsze okresy, na jakie ryby? Znaczy, jeśli chodzi o żerowanie na przykład flądry,
no to bardzo dobrze żerują po sztormach. I gdy fala już słabnie, jest delikatna fala, wtedy flądra szuka tych resztek, powiedzmy, na dnie i właśnie mamy dobre efekty wtedy. Tak jak na przykład było wczoraj, chłopaki z Katowic i nie tylko połowili bardzo, bardzo dużo ryb, bo było sztormowo, już sztorm ucichł trochę delikatnie i właśnie były bardzo dobre efekty. Miejmy nadzieję, że dzisiaj już też delikatny wiaterek już się robi, że dzisiaj też będzie na zawodach Flądra 2015, będą dobre efekty. No ale jeśli chodzi o dorsza, no to dorsza na przykład mamy też w okresach jesiennych, wiadomo, i też jak najbardziej, jeżeli jest ta wibracja na dnie tego pokarmu dla ryb, czyli tubis i inne małe żyjątka, jest żerowanie dorsza, nie? Głównie właśnie okresy jesienne, zimowe. Także tak to wygląda. Czy tutaj miejscowy port i fakt, że no jednak mimo wszystko jakieś tam resztki pokarmu z tych kutrów lądują w tej przybrzeżnej wodzie, czy jak myślisz, ma to wpływ na ilość flądry? Bo tak słyszałem, gdzieś czytałem, że no Władysławowo jest taką mekką tej flądry właśnie z uwagi na ten port. Tak, jak najbardziej. Kutry wędkarskie nawet, nie tylko i rybackie, kutry wędkarskie, wracając z połowów, pozbywają się tych resztek ryb i te flądry właśnie ciągną tutaj, bo to jest, się robi taki aż taki pas, gdzie prowadzi ich właśnie do Władysławowa, tak? I dlatego one się później rozpraszają jeszcze i szukają bliżej brzegu, gdzie jest to osiągalne właśnie dla nas, w tych 150, 120, 100 metrach od brzegu. Lepsza plaża jest ta wschodnia czy zachodnia? Czyli plaża Al od strony portu w stronę Helu, czy od strony portu w stronę naszej zjeżdżalni morskiej, plażowej? A to właśnie nie ma reguły. Czasami można trafić dobrze i na zachodniej, i na wschodniej. Chociaż też trzeba wybierać, jeżeli jest silny wiatr, jeżeli jest wiatr silny, to wybieramy tą plażę wschodnią, gdyż chroni nas ten port Władysławowski i wtedy mamy mniejszą, delikatnie, nie mamy takiej betoniarki tak zwanej, nie ma tego zawirowania takiego mocnego, co nam plącze te zestawy wszystkie jeden z drugim, czy tam jak nie osiadają jeszcze, jak dojdą glony, to już w ogóle jest tragedia. Nie ma tej takiej naprawdę betoniarki tak zwanej. Wtedy wybieramy tę plażę wschodnią, gdzie ona jest zakryta tym portem. Jest tak jakby przykryta rękawem takim ochronnym, tak? Nie idziemy na zachodnią, wybieramy wschodnią. Ale jeśli chodzi o ilość złowionych ryb, muszę powiedzieć, jest pół na pół. Dlatego wybieram to od pogody, tak? Jeżeli jest wiecznie bardzo, idę na wschodnią. Jeżeli jest delikatnie, wybieram zachodnią. Jeżeli jest delikatnie, wiecznie. Ile dzisiaj metrów plaży zajmiemy na tych zawodach? 3 km plaży. No to sporo. Rozumiem, że tutaj ci wczasowicze, to dla nich to jest taka nowość, takie coś dziwnego, że tyle wędkarzy pojawia się na plaży i taka atrakcja turystyczna trochę się robi. Tak, tak. Jest to dla turystów jest bardzo to wielką atrakcją. Wiele razy są bardzo zdziwieni, jak wyciągamy takie ilości ryb. Władysławowskie plaże charakteryzują się tym, że jest tutaj bardzo głęboko i możemy osiągnąć już dobrą głębokość żerowania ryb bardzo, bardzo, bardzo blisko, w granicy 100-120 metrów, czasami nawet bliżej, to już zależy, jak się uformuje już dno po sztormach. Ogólnie plaże władysławowskie są jednymi z najlepszych łowisk tutaj na wybrzeżu. Sam łowię bardzo często i na wschodniej plaży, i na zachodniej stronie portu władysławowskiego i są naprawdę bardzo, bardzo dobre efekty. Koło mnie stoi pan Piotr. Skąd pan przyjechał? Bo to chyba z daleka. No kawałek, 600 km ze Śląska, z Chorzowa. Z Chorzowa i tutaj na naszą imprezę plażową, tak? Opłacało się? Znaczy, to jest hobby, także opłaca się. Wszystko dla sportu, powiem, powędkować.
jak to wygląda z zakwaterowaniem? No niech pan powie, no bo rozumiem, że musi pan gdzieś spać dzisiaj, no bo chyba z powrotem pan nie wsiądzie w samochód, nie pojedzie. Kwatery znaleźliśmy na portalu władek.pl. Złożyliśmy normalnie standardowo zapytanie, kwaterodawcy odpowiedzieli, było około 8 ofert. Wybraliśmy taką, która była dla nas najkorzystniejsza, ze względu i na lokalizację i standard. Mhm. Także no tu można powiedzieć, portal zafunkcjonował rewelacyjnie, kwaterodawcy zresztą też wzięli, odpowiedzieli na ogłoszenie, na zapytanie. Dobrze, a coś na temat samego wędkarstwa? Od kiedy pan łowi ryby z plaży? Z plaży pierwszy raz próbowałem ryby łowić około 7-8 lat temu w Karwi. Z marnym efektem. Pierwszy sezon był bardzo słaby, tylko jedna ryba na 2 tygodnie. A potem worek się rozwiązał, no i teraz przyjeżdżamy 2-3 razy do roku powędkować. W ile osób? No w tej chwili przyjechaliśmy tylko w 2 osoby, ja i syn. Też jest zarażony tym hobby, można powiedzieć, połknął bakcyla. A tak normalnie, standardowo, 2-3 znajomych jeszcze jeździ z nami. Ulubiona plaża? Powiem, ciężko powiedzieć, ale to cały ten kawałek od Helu aż do Karwi, można powiedzieć, nawet do karwińskich Błot. Ten cały kawałek wybrzeża. Dzisiaj będziemy wędkować za portem we Władysławowie. Już kiedyś próbował pan swych sił w tamtym miejscu? Nawet wczoraj w nocy. O, i jaki wynik? Zadowalający, 13 flonder. Niemożliwe, no to jest bardzo dobry wynik. No, w porównaniu do ostatniej soboty, kiedy byliśmy na imprezie KLS, na pierwszym KLS-ie na plaży Stilo, no to tam te efekty były dużo, dużo gorsze. No tutaj 13 flonder to na 2 tak naprawdę, razem z synem, i tak naprawdę syn złowił większe i dublety. Aha, syn wpisany oczywiście w listę, bo to ważne, żeby później zdobył ten puchar, nie? No niestety jeszcze nie ze względu na wiek, bo tutaj jest próg 14 lat, no i zawody nocne, także raczej jeszcze nie. W przyszłym roku na pewno, już powiedział, że jak będzie tą barierę wiekową miał przekroczoną, na pewno wystartuje. Trzecie miejsce zajęła drużyna w składzie Krzysztof Czerw, Sobota Leszek i Konko Arkadiusz. Kasia?
No to słuchajcie, jeszcze po prostu 3 sekundy na prasę. Tak jest, słuchajcie. Jeszcze tak dobrze. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Drugie miejsce z drużyna w składzie Leszkę Michał. Ceszkę Michał. A Ceszka. Żukowski Robert, Żukowski Mikołaj. Brawo! Wreszcie pan! Wreszcie! Dzięki. Macie lat na rozwój. Teraz do mnie dzięki. 3 sekundy dla prasy. Prez, tak? Prez, proszę. Jestem za reportera. I pierwsze miejsce w składzie Dechnik Andrzej, Tomkiewicz Michał i Synak Mariusz. Brawo! I prezent. To syn będzie, jest order, to już jest, wiesz. Dobra, jeszcze stańcie tutaj na chwilę, o, tak. O, Marek, na zdjęcia, to tak. Najdłuższa ryba. Trzecie miejsce zajął Formela Bion. To jest za pierwsze, nie? No Piotr, ej, do pracy. Cały dzień czekaliśmy. Ale on powiedział w domu, że on jest w pracy. Drugie miejsce, Żukowski Mikołaj. 40 Młody, Ucz się. No właśnie, ucz się. Znowu po dupie. Znowu po dupie dostałem. Przez ostatnie 2 lata ja się przyzwyczaiłem do swojej misji. A nie, bo Mikołaj tutaj do nas, o. Pierwsze miejsce zajął Kubisz Piotr. Teraz zaczniemy od najważniejszej kategorii, czyli wizualnej. Miejsce 6. Olender Marek. Brawo! Miejsce 5. Sobota Leszek. Słoneczko, moje. Kanałami już idzie, kanałami. Czekaj, bywa.
Zaleje się, nie? Miejsce czwarte, Ceszkę Michał. Brawo! Może? Wariaj. To zwrotka jest. Trzyma Władek P. No jeszcze raz, bo to nie skromny upominek, nie. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie, Wojciech Pichter. Nie ma. Nie ma. Dobrze, sam się dał. Jeszcze raz. I tu jest drobny upominek. Drobny upominek. Bo ja wreszcie raz myślę, że się nie błamie. To tak do spania na tych wieczkach. To jest specjalnie zamówiony na wanie. I miejsce drugie, Pikulski Jacek. Bardzo może do końca. Te łażenie po plaży dało. Dla sportu było. No już. Wiesz? Daj Rajota go. Najlepszego imienniku. Domny prezencik tutaj od nas. To by ci było jakoś ciepło. Pierwsze miejsce, Piotr Kubisz. To już śpiący, co? Śpiący, Dajcie mu kawę. Piotr! 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 Ale jeszcze nagrodę wejść. On nie chce tego pić. Ja już kupiłem go. Kupa nagrodę za sponsorową Centrum Wędkarstwa oraz Wędkarski Tom. A więc kochani, dziękujemy wszystkim za przybycie na super imprezę, super zawody i mam nadzieję, że dobrze się bawiliście również i no ryby dopisały, co niektórym. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za przybycie i za wspólną zabawę. Zapraszamy za rok. Nie zapraszamy za 2 miesiące na wasze leszczowanie. A za 2 miesiące KLS. A następna flota już za rok, tak jak Bosman powiedział, dokładnie. Zapraszam.